bardzo się cieszę, że są takie inicjatywy jak klubu Grappler. Ewelina i Marcin Frankiewiczowie bardzo dbają o rozwój fizyczny mieszkańców, młodych mieszkańców naszego powiatu. Moja córka kiedyś w tym klubie trenowała grappling, dlatego wspieram każdą inicjatywę Eweliny i Marcina. Dzisiaj musimy w XXI wieku o wiele bardziej dbać o rozwój fizyczny naszych dzieci i takie treningi jak dzisiaj w Mistowie z gwiazdami naszego sportu są taką motywacją dla dzieciaków, żeby się ruszać. Do tego jeszcze takie otwarcie i sympatia, które biją z Pawła Nastuli i Szymona Kołeckiego, bardzo pomagają w tym, żeby ten trening przebiegał w takiej atmosferze radości i zabawy, bo sport nie może być wysiłkiem takim na siłę i zmuszeniem dziecka do tego, żeby się ruszało. To musi być przede wszystkim zabawa, która pokazuje, że warto to robić. Bardzo fajna impreza. Powiat miński od wielu lat wspiera działalność stowarzyszeń sportowych. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej dzisiejszej lekcji pokazowej. Mamy wspaniałych gości: Paweł Nastula, Szymon Kołecki, przedstawiciele sportów walki. Cieszę się, że w powiecie mińskim można uprawiać kilkadziesiąt dyscyplin sportowych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspaniale rozwinęła się baza sportowa. Mamy hale, sale, lodowiska, orliki. Dzieci i młodzież naprawdę mogą się wykazywać. Dzieci, młodzież, widząc na wspaniałych trenerów, gwiazdy polskiego sportu, na pewno będą chciały uprawiać sport, różne dyscypliny sportu, w tym sporty walki. Bardzo się cieszymy, że naszą szkołę i halę sportową w Mistowie odwiedzili mistrzowie olimpijscy. Dla naszych dzieci myślę, że są niewątpliwie ogromne gwiazdy i autorytety. Poza tym, że mają tutaj możliwość zrobienia z nimi treningu, poznania ich, podania im ręki, to jest też wspaniała inicjatywa przez państwa Frankiewiczów zorganizowania takiego turnieju o charakterze sportowym dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. Bo to jest alternatywa dla dzieci, że oprócz komputera też można fajnie i miło spędzić czas. Od 1 września 2018 roku mamy nową halę sportową, gdzie dzieci mają zajęcia z wychowania fizycznego, ale nie tylko, ponieważ dużo zajęć dodatkowych jest na tej hali. O charakterze oczywiście sportowym. To jest wyjątkowe wydarzenie, gościć mistrzów olimpijskich w naszych skromnych tutaj progach, w takiej małej miejscowości jak Mistów. I wierzymy w to, że dzieci bardziej zapalą się do uprawiania sportu. Poza tym nasza hala sportowa po godzinach funkcjonowania naszej szkoły służy mieszkańcom naszej gminy, ale całego powiatu. I myślę, że jak sobie upiększymy tą halę takimi zdjęciami z dzisiejszego wydarzenia, to jeszcze bardziej będą chętni tutaj przyjeżdżać po południu, żeby poćwiczyć na hali, gdzie był Paweł Nastula. Taka inicjatywa jak dzisiaj tutaj my robimy, czyli prowadzimy trening taki, no można powiedzieć, ogólnorozwojowy, tak, i ciężko to nazwać treningiem, no nie wiem, judo, tak, natomiast no, staramy się zaszczepić troszeczkę ten sport, bo nie ukrywam, że no,
są duże braki, jeżeli chodzi o sprawność ogólną naszych dzieci. No i co? No i uważam, że czym więcej takich spotkań i treningów z byłymi sportowcami, którzy coś o tym sporcie wiedzą, no to będzie działać pozytywnie i więcej dzieci będzie uprawiać sportu. Niezależnie czy judo, czy brazylijskie jiu-jitsu, czy jakieś inne dyscypliny, czy zapasy. Ważne, żeby te dzieci coś trenowały, żeby oprócz tej nauki, której mają dużo, dbały o swoje ciało. Każda osoba, którą zachęcimy, no to jest ten plus, tak? Oczywiście chcielibyśmy, żeby to cała szkoła, tak, uprawiała jakiś sport. Natomiast wiadomo, że się nie da, no, że są dzieci, którym ciężko ich namówić i też niestety rodziców, żeby takie dziecko, nie mówimy to o wyczynie, tylko o treningu takim ogólnorozwojowym, żeby później takie dziecko, jak już będzie dorosłe, żeby nie musiało latać od lekarza do lekarza z różnymi dolegliwościami. W szkole w Mistowie mamy ćwiczenie brazylijskie jiu-jitsu z klasą. Jest to zorganizowane takie wydarzenie dzięki powiatowi mińskiemu, który tutaj jest głównym, że tak powiem, decydentem, jeżeli chodzi o organizację tego. No i dzisiaj mamy tutaj dwóch mistrzów olimpijskich, Szymona Kołeckiego i Pała Vanastule, dwóch wspaniałych zawodników i dwóch wspaniałych sportowców. Są też klasy ze szkół z Mistowa, z Jakubowa i Dobrego, które mają możliwość dzisiaj poprowadzenia sobie, zrobienia sobie treningu z naszymi wspaniałymi gośćmi. Także myślę, że mega impreza, jeżeli chodzi o nasz powód. Niestety widzimy, że jest ten problem, że bardzo dużo dzieciaków nie ćwiczy, unika tego WF, unika w ogóle sprawności fizycznej, a uważam, że właśnie takie wydarzenia jak to, może nie do wszystkich, ale choćby nawet do 5 czy do 10 osób, które są tutaj dzisiaj, i to spowoduje, że one będą chciały ćwiczyć, czy rozpocząć w ogóle swoją przygodę ze sportem, to jak najbardziej, bo widzimy, że te dzieciaki niestety ta sprawność fizyczna nie jest za najwyższa. Myślę, że to już grubo ponad setka takich spotkań z młodzieżą w mojej przygodzie sportowej, a może i o wiele więcej. Zawsze, kiedy znajdę tylko chwilkę czasu, a jest sensowne zaproszenie, to biorę w tym udział, bo opowiadanie historii sportowych, opowiadanie o przygodzie sportowej, jaką przeżyłem, jest zawsze czymś, co może nakłonić młodzież do podjęcia decyzji o uprawianiu sportu i na tym mi bardzo zależy, bo uważam, że sport jest czy powinien być w życiu każdego człowieka ważną częścią. Tutaj w spotkaniu wziął udział kilka ważnych osobistości. Paweł Nastula oczywiście byli trenerzy z klubu Grappler z Mińska Mazowieckiego. Także ja poprowadziłem krótką rozgrzewkę, taką przygotowującą do treningu z Pawłem i z trenerami. I na tym się skupiłem. Później porozmawialiśmy z młodzieżą, odpowiadaliśmy na ich pytania. Cała uroczystość trwała niewiele, ponad 2 godziny, ale była dobrze poprowadzona i była bardzo fajna.